Witajcie, z tej strony Tomek, to jest kanał po 30. Dzięki w ogóle za ostatnie przyjęcie filmiku o bohaterze w domu. Także dzięki za wszystkie komentarze i za wszystkie łapki w górę. Dzisiaj co? Dzisiaj chciałem spłacić swój dług, bo pamiętam, że swego czasu Natalia i Ania pomogły mi w... jakby no, też zmotywowały mnie. Dzięki nim wzrosła ilość osób, które oglądają mój kanał, czyli was. Więcej osób się o mnie dowiedziało. Dzisiaj chciałbym zrobić jakby to samo, bo uważam, że warto. Kanał się nazywa Redhead, jest to dziewczyna, kobieta, Justyna. Obejrzałem jej kilka filmów i doszedłem do wniosku, że warto ją polecić. Wydaje mi się bardzo zabawna, inteligentna, mądra, chociaż to samo chyba nie, skromna, czyli podobna do mnie po prostu. Dlatego zostawiam link w opisie i tutaj zaraz się gdzieś wyświetli do jej ostatniego filmu, gdzie wzięła raz, znaczy raz i wraz ze swoim facetem ślub. Ślub cywilny, o którym nikomu nie powiedzieli. Mega szacun ode mnie za to. Mogli iść normalnie do Urzędu Stanu Cywilnego, ale woleli pojechać nad morze, wybrać sobie hotel. Mało tego, ich chłopak, facet załatwił, zorganizował całą ceremonię na dachu hotelu, gdzie po prostu zamiast widoku księdza, który ma mrocze regułkę, mieli po prostu widok otwartego morza, no. Coś, co mnie łapie za serce, co kruszy lód w moim drwalskim sercu. Łezka się zakręciła wokół, także wrzucam wam w opisie link do tego ostatniego filmiku z właśnie ich z ceremonii. No i zobaczcie sobie, myślę, że warto, mam nadzieję, że ją też zmotywuję do nagrywania większej ilości filmów, bo Justyna jest zapracowana i pełni też jakby funkcję mamy, pełni funkcję, no jest mamą po prostu. Pracuje, jeszcze w międzyczasie nagrywa filmiki, także szacunek ode mnie dla ciebie, Justyno, za to. No i jeżeli macie życzenie, to wejdźcie do niej, skomentujcie, dajcie łapkę w górę, pogratulujcie za mąż pójścia. A ode mnie mogę wam tylko życzyć jako dla młodej pary, czy młodej parze, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, jak to się mówi. No i tak. Dzisiaj taki krótki filmik, ponieważ jutro jadę do Polski na urlop. Muszę się spakować, pogarniać parę rzeczy. Także to z tego miejsca będzie już ostatni film w tym tygodniu. Chyba, że jeszcze jutro coś na szybko, ale raczej nie. Z takich jeszcze aktualności, no to jak przyjadę, to już raczej kota nie będzie, więc dzisiaj, jutro są takie jeszcze ostatnie dni. No ale nie będę nic nagrywał chyba, bo po prostu nie będę robił szopki z tego. No i tyle. Także widzimy się w niedzielę już w Polsce. Trzymajcie się, pozdrawiam was. To był kanał po 30, ja mam na imię Tomasz. Wejdźcie sobie na kanał do Justyny, pozdrówcie ją ode mnie, pogratulujcie jej ślubu i pomysłu, odwagi, bo w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest oparte na stereotypach i zamknięte w jakieś normy, szablony, wyrwanie się i zrobienie czegoś innego, to jest naprawdę, wymaga odwagi według mnie i ja osobiście wolałbym właśnie taki ślub, gdzie jadę na spontanie z kimś, a zamiast księdza mam widok morza, coś pięknego. No, fakt faktem, wiało trochę u nich, ale to nie zmienia też jakby... no, to nie ma wpływu na cały urok tej ceremonii.
mnie to rusza, ja to kupuję i naprawdę jeszcze raz gratuluję wam tego. A kościelny, to tam już jak kto uważa, można wziąć później i też będzie fajnie. Będą goście, będą świadkowie. Tyle ode mnie, jeszcze raz pozdrawiam. Sorry za taką formę filmiku dzisiaj, ale no nie mam czasu, bo muszę się naprawdę pakować. Nie wiem, czy mam brać ubrania do Polski, czy książki. No i widzimy się w Polsce, także trzymajcie się. Pozdrawiam.